Tak więc absolutnie jedną z największych tajemnic związanych z Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin jest pojawienie się Glamrock Bonniego, którego faktycznie możemy odnaleźć na przestrzeni gry. Jednocześnie daje nam to wiele pytań odnośnie tego, co się z nim stało, dlaczego tak się stało i dlaczego Glamrock Bonnie ostatecznie zniknął. Moi drodzy, postanowiłem przeanalizować wszystkie wydarzenia związane z Glamrock Bonniem w oryginalnym Security Breach'u, jak i w dodatku Ruin i oto przed wami cała historia Glamrock Bonniego od samego początku do bardzo smutnego końca. A na pewno warto jej posłuchać, ponieważ jest całkiem interesująca. Także cześć wszystkim, z tej strony Modar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym nareszcie zajmiemy się Glamrock Bonniem i tym, co tak naprawdę się z nim wydarzyło. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze suma na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, będzie mi naprawdę mega miło, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc zaczynając od samego początku, Glamrock Bonnie po raz pierwszy zostaje wspomniany w oryginalnym Security Breach'u i to kilkukrotnie. Aczkolwiek nie do końca w taki sposób, w jaki mogłoby nam się wydawać. W tamtym czasie nagrałem jeden odcinek na temat tego, co stało się z Glamrock Bonniem, ponieważ wydało się być to trochę dziwne, iż Glamrock Bonnie jest kilkukrotnie wspomniany na przestrzeni gry, ale ani razu go nie spotykamy, a ponadto jasno zostaje nam zasugerowane, że coś z nim stało się złego, a prawdopodobnie ręki czy tam łapy przyłożył do tego Monty. Wszystko zaczyna się od pewnej kwestii Freddy'ego, który stwierdza, iż kiedyś Pizzaplex miał już królika, ale teraz już go nie ma. Wówczas do końca nie wiedzieliśmy, o kogo konkretnie chodzi, ale mogliśmy się już domyślać. Z kolei później, kiedy dojdziemy do Bonnie's Bowl i we Freddy'm przyjdziemy do miejscowej lodziarni, Freddy stwierdzi, że już tutaj nie przychodzi i że bardzo za nim tęskni. No i zbierając te wszystkie informacje do kupy, wiemy, że chodzi o Glamrock Bonniego i że coś się z nim stało, ale nie wiadomo co, że z jakiegoś powodu był kiedyś w Pizzaplexie, ale teraz już go nie ma. Pytanie, dlaczego? I ku temu odpowiedzi znajdziemy w pewnych wiadomościach, które zdobywamy na przestrzeni gry. Przykładowo wiadomość zaginięcia. 12:24 w nocy. Bonnie był widziany, kiedy opuszczał swój zielony pokój w Rockstar Row. 2:40 w nocy Bonnie przychodzi do wschodniego arcade'u. 4:12 Bonnie przychodzi do Monty Golf. I w tym miejscu mogliśmy już mieć pierwsze podejrzenia, że to Monty mógł maczać w tym... pazury. Aczkolwiek jeszcze więcej oliwy do ognia dolewają kolejne wiadomości. Raport bezpieczeństwa. Więc jakimś cudem ktoś włamał się do Rockstar Row i zabrał prototypy zabawek Music Mana. Kablotka została zniszczona, szkło jest rozsypane po całej podłodze, ale nie ma żadnych śladów włamania. Zdaje się, że nic innego nie zniknęło. Nie mam zielonego pojęcia, jak oni dostali się do placówki i jakim cudem kamery niczego nie zarejestrowali. Zarejestrowały, tak dokładniej. Co powinnam zrobić? Zadzwonić na policję i zgłosić włamanie? Vanessa. Kolejna wiadomość jest również bardzo ważna, gdzie pojawiają się informacje o pewnych zmianach pośród animatronów, które dają możliwość, aby Monty był o wiele popularniejszy od Bonniego. Pokrótce miało to doprowadzić do momentu, w którym Monty przejąłby miejsce Bonniego jako basisty w zespole. Z kolei ostatnia kluczowa wiadomość informuje, iż personel zaczął ściągać wszelkie rzeczy z Bonnim związane, takie jak arty, obrazy, to samo. Informacje takie czy inne, aż w końcu zniknął sam Bonnie. Wręcz dzieci pytały się, gdzie jest Bonnie. Aczkolwiek czy to naprawdę była taka prosta sytuacja, że oni po prostu stwierdzili, że hej, zamieniamy Bonniego na Montiego. No nie, tutaj musiało wydarzyć się coś więcej i już wiedzieliśmy to w poprzednim filmie, a Ruin jeszcze bardziej to potwierdziło, chociaż na samym początku twórcy trochę zwodzą nas z tej ścieżki, nie tylko nas, ale także ludzi, którzy bawili się w Pizzaplexie. Otóż w kolejce, która prowadzi do Monty Golf, zauważamy serię makiet, które przedstawiają nam krótką historię. Początkowo Glamrock Bonnie faktycznie tutaj jest, Glamrock Bonnie rzeczywiście istniał i był basistą w zespole, ale później oddał gitarę Montiemu i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Oni chcą, żebyście tak myśleli. Aczkolwiek spójrzmy trochę dokładniej na to, co tutaj widzimy, ponieważ będzie to dość ważne. Oryginalny Security Breach zabierał w zasadniczo tylko te informacje i to doprowadziło fanów do kilku wniosków odnośnie tego, co tak naprawdę mogło stać się z Bonnie. Pierwszy, najbardziej oczywisty, Bonnie został zaatakowany przez Montiego, który zmasakrował go i później, kiedy Bonnie był niesprawny, został on zastąpiony przez Montiego. I później już o Bonnie się nie mówiło, wtedy był już tylko Monty. Druga wersja tej historii była taka, że Bonnie został napadnięty przez Venny, która zmasakrowała go i zabrała jego części w celu stworzenia Burntrapa, ale wiadomo jak z tym Burntrapem było, to nie jest takie zero-jedynkowe, więc myślę, że to możemy zrejektować, ale jak tam chcecie.
Pojawiła się jeszcze jedna rzecz, mianowicie z pewnych skrawków fabuły możemy wnioskować, iż Fazbear Entertainment starało się niejako zatrzeć ślady o istnieniu Boniego kiedykolwiek, ponieważ pomieszczenie Bonnie's Bowl miało zostać przemianowane, a tematyka tego pomieszczenia miała być inna. Miała być inna niż Bonnie. I w ten oto sposób dochodzimy do FNAF'a Security Breach Ruin, który już trochę bardziej przedstawia, o co tutaj właściwie chodzi. Na początek zatem musimy cofnąć się do wspomnianej wcześniej kolejki do Monty's Golf i przeanalizować całą historię, która przedstawia losy Boniego. Myślę zresztą, że sztucznie wykreowane. Na początku dowiadujemy się o Montym, który samotnie gra sobie na gitarce w bardzo niszowy sposób. Między innymi bardzo dokładnie widzimy to tutaj, kiedy stoi on samotnie ze słabszą na oko akustyczną gitarką, patrząc sobie w niebo tuż obok tej głównej kapeli animatronów składającej się z Glamrock Freddy'ego, Glamrock Chicky, Roxy oraz Glamrock Boniego. Wobec tego możemy być pewni, iż Glamrock Bonnie początkowo był członkiem tego zespołu. Natomiast później dzieje się coś dziwnego, ponieważ widzimy makietę sugerującą, jakoby Bonnie z własnej woli oddał swoją gitarę Montiemu, aby ten mógł zająć jego miejsce. Wówczas Bonnie kompletnie znika, a następnie widzimy Montiego, który jest przygotowywany przez Roxy do wystąpienia jako wielka gwiazda rocka, którą później się staje. To jest tak piękna, niesamowita historia, że jest tak fałszywa, jak to tylko możliwe. Ponieważ niedługo później właśnie w Bonnie's Bowl jesteśmy w stanie przypadkowo natrafić na leżącego, rozwalonego Glamrock Boniego. Ta, rozwalonego. On jest zmasakrowany pod absolutnie każdym względem. Ma gigantyczną dziurę w torsie, a poza tym jego głowa jest zniszczona na każdy możliwy sposób. Jest powykręcany, zniszczony, absolutnie najbardziej jak to tylko możliwe. I co nam to sugeruje? Otóż Bonnie nie odszedł tak po prostu. Gdyby tak było, gdyby Bonnie odszedł w odstawkę, no to przecież nie usuwaliby go zupełnie z tej placówki? A ponadto jaki był sens, aby Fazbear Entertainment od tak wymieniło sobie Boniego na Montiego? Przecież stara grupa animatronów na bank się opłacała i na bank kosili na tym kasę, wobec tego po co mieliby zamieniać 1/4 tego zespołu, znanego wszystkim Boniego, na jakiegoś niszowego Montiego, którego postać musieliby budować zupełnie od początku, zmieniając ją na potrzeby zespołu. Przecież to zupełnie nie ma sensu. Moja teoria jest taka, w powiązaniu do poprzedniego filmu, gdzie powiedziałem o Mimiku i o tym, jak przejął władzę w Pizzaplexie, co fajnie byłoby, jakbyście zobaczyli. W chwili, kiedy Mimik przejął władzę nad Pizzaplexem za pośrednictwem storytellera, czytaj programu Mimik One, wszędzie zaczęły pojawiać się usterki, glitche, a animatrony zaczęły zachowywać się dziwnie. Tak jak wspomniałem, Freddy zachował się dziwnie, jak dziecko. Chica zachowała się nieodpowiednio, Roxy również, obo nim nie ma ani jednej wzmianki. Za to Monty stał się niesamowicie agresywny, brutalny i tak dalej. A skąd wzmianka o tym, że był agresywny? No oczywiście z tego, że zaatakował Boniego, zmasakrował go, zniszczył go dosłownie, doprowadził go do takiego stanu, jak widzimy teraz, dosłownie po Bonnim nie było co zbierać. Prawdopodobnie całą tą frustrację, jaka zebrała się w nim z powodu Mimika, który najprawdopodobniej maczał w tym palce, przelał na Glamrock Boniego, przez co on został na tyle zniszczony, zmasakrowany pod każdym względem. Tutaj spekuluję, iż budowa zupełnie nowej postaci prawdopodobnie nie miałaby sensu, albo byłaby na tyle czasochłonna, że Bonnie zniknąłby na dłuższy czas. Wobec czego Fazbear Entertainment podryfowało po najprostszej linii oporu i po prostu wymazało wszystkie wzmianki na jego temat, a przynajmniej starało się to zrobić, i zastąpiło go Montym. No bo come on, ja wiem, że można uwierzyć w tę niesamowitą, piękną historię oddania gitary Montiemu przez Boniego, bo jest taka piękna i łapiąca za serce, ale ona nigdy nie miała miejsca. Fazbear Entertainment was okłamało. A jeżeli graliście już w grę i byliście zdziwieni, dlaczego nigdzie nie możecie tego Boniego znaleźć, to nie jest taka prosta sprawa i musicie sobie na to trochę zasłużyć. I już teraz powiem wam dlaczego. Otóż musicie zacząć grę od samego początku i po drodze wyłączyć absolutnie każdego robota informującego o mokrej podłodze. Każdego z tych żółtych robotów Wet Floor. Następnie, kiedy już to zrobicie i kiedy pojawicie się w Bonnie Bowl, pewne miejsce, na które najpewniej traficie, zostanie otwarte, a tam, przechodząc przez szyb wentylacyjny, dostaniecie się do pomieszczenia, gdzie leży rozwalony Bonnie, otoczony robotami informującymi o mokrej podłodze. Tak więc, jaka jest konkluzja? W mojej opinii z Bonnie stała się jedna rzecz. Zaatakował go Monty i Monty go zniszczył. Prawdopodobnie niejako sterowany przez Mimika, który już wtedy miał kontrolę nad Pizzaplexem. Później istnienie Boniego starano się jako tako zatuszować,
oczywiście po tej, w cudzysłowie, tragedii. A żeby nie generować dodatkowych kosztów, bo niego zastąpiono Monty, bo i tak pewnie z Monty nie mieli czego zrobić. Ot, tyle. Możecie postawić w komentarzach znicz dla Glamrock Boniego, bo ciężko z nim naprawdę było. A jeżeli pytacie o Glamrock Foxy'ego, możemy być w 100% pewni, że Glamrock Foxy nigdy nie istniał, ponieważ gra ani razu nam o nim nie informuje. Ani razu, nigdzie. Czy to oryginalny Security Breach, czy to Ruin, to jest kwestia bez dyskusji. Glamrock Foxy'ego nigdy nie było, tak jak nie było, nie wiem, Funtime'czyka była, ale jakoś później. No nie wiem, jak było Funtime Ballon Boya na przykład, tak nie było Glamrock Foxy'ego. Ot, tyle. No i propos Glamrock Boniego, to byłoby na tyle. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Oczywiście to trochę moja teoria, nie każdy musi się z tym zgadzać. FNAF po Ruin jest trochę ponownie w wielkiej wojnie fanów odnośnie tego, co jest prawdziwe, co jest kanoniczne, co nie jest. No cóż, pewnie nigdy się nie dowiemy. Who knows. No i propos całej historii Glamrock Boniego, to byłoby już na tyle. Moim zdaniem, właśnie tak jak mówiłem, za wszystko odpowiada Monty, ale to wcale nie musi być prawda, bo to tylko moja teoria, a wy możecie mieć także swoje zdanie. Napiszcie o nim w komentarzach na dole, bardzo chętnie poczytam wasze opinie w tej kwestii. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, a także suba na kanale i wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu, będzie mi naprawdę mega miło. A tymczasem się będę żegnał, trzymajcie się do kolejnych filmów, mi to jest Mondar, siemanko, cześć.